Dawaj, dajcie rozpęd. Nie! Stary, nie! Nie! Wow! Wow, chłopie! Serdeczne pozdro dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś wspierającym mieć dostęp do wielu bonusów już od złoty 99, to koniecznie zerknij pod link w opisie. Dzień dobry, cześć i czołem, witam was. Bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj wielkanocny odcinek z Joszelką i z Renem. Hello! Jesteśmy króliczkami wielkanocnymi, przynajmniej ja jestem, wy macie jakieś, co wy macie w ogóle ten? Ja jestem króliczek. To są króliczki powypadkowe jakieś. Bojowy wielkanocny, króliczek stuntowy, to jest no tak. Ogólnie ostatnie stunty były 31 grudnia na Sylwestra, więc... Patrzcie, jakie mam buty. Więc, faktycznie, to od czerwonego kapturka chyba. Dobra, chodźcie, pokażę wam pierwszy stuncior, gdzie znalazłem piękny. Jedźcie lekko, lekko z tyłu, o. Słuchajcie, bo tu jest płot, na samym środku jest płot, więc wystarczy w niego dobrze przycelować i można naprawdę bardzo fajnie sobie tutaj skiknąć. Seren, ale ty u mnie stoisz stary, w miejscu. Patrz, no bo co się dzieje? Ten płot, że on się tutaj zaklinował. Z drugiej strony chyba, no właśnie, z drugiej strony płot niestety nie działa, tylko z tej drugiej. Stary, ale tak walnąłem w ten płot, że motor się zaklinował. No właśnie, czekaj, właśnie próbuję zobaczyć, co tu się dzieje. Co ja się zrespię, będzie się faktycznie. To ja też się zrespię, ale to jest no. Śmieszne. No dobra. Uwaga, jadę. Dobra, jadę po chodniku, luz. Pierwszy stunt w nowym roku. No, dokładnie. Pierwszy stunt w tym roku w ogóle. Tylko trzeba nie za mocno podnieść ten chyba motocykl, wydaje mi się, i wtedy można fajnie sobie skoczyć. O, lecę. O. W końcu, jakiś. Dobra, doleciałem trochę dalej, udało mi się teraz dolecieć. Ja chcę jeszcze raz. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, co nie? Tak, zdecydowanie. Nie wiem, tak powiedział. Tak, no właśnie jakoś tak się przyjęło. Ktoś powiedział i tak się przyjęło i tak wszyscy już teraz. Ktoś mówi, o fajne, ej, to ten, który ten temu, któremu nie wychodziło, no, nie? Odbiłam się od ciebie. O, i odblokowałaś mi motor. O. Jeszcze wyszedł ci stóp. Średni. O, no teraz poszło w górę. Okej. Okay. Dobra. Czekaj, a to jest pierwszy, dobra. Dobra, chyba już zobacz, mi się nie ja teraz podoba. Zobaczę gdzieś tutaj. Czy ja tutaj tylko można? Ja potrafię latać. Ja potrafię tylko. O nie, króliczek się potknął. Co on robi w ogóle, dobra? Na serio? Dobra, zobaczmy, czy jak przywalę tutaj w ten miejsce, czy będzie git, czy nie. Wiesz, chyba nigdy nie było. A nie, dobra, tutaj odbija się od krawężnika, no to tak trochę słabo. O! I teraz czekaj, teraz trzeba będzie się rozpędzić chyba w tamtą stronę, coś tak czuję. A. Nie wiem, czy te schody mogłyby mi tutaj pomóc. Tu już się spróbuję odbić. O, dobra. O. I teraz, o kurczę. Ja też mam. Dobra. Znajdujecie sobie fajne miejscówki, mówicie? Prawie. Prawie? Nie wyjdzie. Prawie robi wielką różnicę. Nie wyjdzie. O. Ach, kurczę, blisko było. Wyszło to, co zaplanowałem, juhu! Dobra, bo ogólnie tam z góry jest punkt do złapania, to tak jak ktoś chciał przy okazji złapać, to może próbować z różnych stron. Czekajcie, czy tutaj jakoś... O, już widzę. Może tędy spróbuję. Fajne. Nie, to jest za mały rozbieg do tego, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Nie mam pomysłu. Poważnie. Na o, zatrzymałem się w miejscu, naprawdę. I see that, Mr. Pavel. Ja nie wiem, co zrobię. O, proszę bardzo. I kotył dachowiec. Przepraszam, nie kotył dachowiec, tylko królik dachowiec. Zajączek dachowiec. Zajączek, no i sąsiadka nie była pocieszona tym, że zaparkowałem na jej balkonie. Dobra, i teraz cyk. Stąd wyjechać teraz. Dobra, i teraz tutaj. I sobotę na kawce. Cyk. Jeszcze raz. W ogóle znalazłem baner balonowej księżniczki. Zostaw ją. No co? Księżniczka balonowa kojarzy z tym serialem, pora na przygodę. Ej, no ja cały czas... A, to też przy okazji. O kurczę, nie, teraz wyżej będzie ciężko wskoczyć. Była. Nie, tu już chyba nie da rady. Stąd ty porobić. Komuś na zło. No, co za normalnie zając? Czekajcie, a tu? Pizza jak zając. O, tu.
z drugiej strony był fajny murek. Z tej strony mi niekoniecznie to wychodzi. Ale tu był gdzieś murek, który mi się podobał. O, dobra, muszę zjechać już. Muszę zjechać z tego budynku, bo... Moje wielkanocne jajce. O. No bez jaj, co to... Co to miało być w ogóle? Czemu taki jakiś metalowy płot tak mocno działa na zające? No bo zające... Zające... No tak, klatka, to jak klatka jest. Dosłownie. Power surge. O, no byłoby ładnie, tylko tak trochę za mało się odbiłam. Dobra, pięknie. Kopiujemy, jak wszyscy kopiły Mr. Beast'a, kopiujemy. Matka. Cyk. Kupuję Pawła. Cyk. I jeszcze 360. Zdążę. Tak to się ładnie robi, słuchajcie. Jesteś oszelka, dobra. A że tutaj, oto. Moje stunty. O, rany. To. Nie, nic. Przewaliłem po prostu główką. No, przykro mi. Tak zdarza się. Zdarza się, niestety. A w drugą stronę, jak jedziesz, to tutaj jest też kolejny murek. Także tu sobie gdzie masz murek? Generalnie. Który murek? Ten. Za chwilę. Ten tu? Dokładnie będą wysmarowane moją czerwoną magią. Dobra, nieźle. Ła, pupusia. Także masz dwustronne. Tak, widzę, dobra, cisnę w takim razie w drugą stronę z powrotem. Czekaj, gdzie ten murek był? Tutaj. O. To można wlecieć do tego garażu podziemnego praktycznie. Można. Jest taka opcja. Mi się raz udało wlecieć na ten garaż. O nie, basen. Ja w ogóle nie skręcałem. No nie, no dobra. Dobra, chyba kolejną miejscówkę. Zobaczymy, czy ona zadziała w ogóle. Jak ja. Zaraz się okaże. W następnych stuntach wracam do Rufiana. Powodzenia. No ostatnio na Rufianie, jak byłeś, to narzekałeś, że to jednak Power Surge. Jednak Power Surge. I znalazłem miejscóweczkę, w której można przelecieć całą autostradę i przelecieć i oblecieć i w ogóle i super, można to jeszcze postuntować. Więc ja zapraszam do mnie, bo mam naprawdę świetną zabawę, gdzie można zrobić wielokrotnego stunciora, albo wielokrotnie się po prostu przywalić w łeb. Więc wszystko zależy od waszych umiejętności. To ja sobie bardziej chyba przywalę w łeb. No, dobra, próbuję jeszcze raz. Próbuję przejechać, czy tu się zmieszczę się. Dawaj. Panie Pawle, jesteś? Czekaj, bo ja tutaj jeszcze... Czekaj, właśnie jestem w trakcie ewolucji. Ewolucję Magdy Gessler, tak? Aha. Czekaj, bo muszę teraz wyjechać z tej dziury, do której wjechałem. O, dobra, już wracam. Ja jadę cię szukać. O, jesteś chyba, to jest chyba Joszelka, to ty tu jedziesz? Tak. O, Joszelka, to chodź za mną, zawrócimy. To trochę na nóżkach będzie ciężko. Na tym parkingu Simeona, wiesz? O, tego, chodź, zobacz. O. No. Zobacz, tu jest taki krzaczor, tylko trzeba się ładnie rozpędzić, to może być może nawet trochę bardziej. I oto, i przelat, może jesteś w stanie przelecieć całą autostradę. U mnie też nie. U mnie też nie zadziałało. Dobra, proszę mi zjechać z drogi, bo ja mega rozpęd robię teraz, przesuń się! Bo już jadę od dawna. Nie ma znaczenia, nie ma mega rozpędu, ten motocykl ma tylko jeden rozpęd. Teraz ja robię mega rozpęd. Mega rozpęd! Ła! Moja buzia. A to jest miejsce, dobra. O, rany. Co jest z moim motorkiem? Dobra, no przejeżdżaj, hopie, przejeżdżaj. Jaka dupa! Dobra, spróbuję tutaj stąd może. Tak, żeby przelecieć bezpośrednio przez całą autostradę i tam jak wlatuje, to jeszcze można było się podbijać pod niektórych rzeczy. Dobra. Można próbować. Nie! No bez jaj! Mój motocykl... Nie mogę! Ale to święto... Mój motocykl zaparkowany jest na rurze, która jest na budynku. A ja nawet nie wiem, gdzie mój motorek polega. I stoi sobie tam. Totalnie go nawet nie widzę. Jak mam teraz po niego tam... Jak mam po niego teraz tam pójść w ogóle? Tak. Ja muszę zaraz zresztą. Czekaj, nie mam apenatomizer chyba. Bo jestem wesoły. Jesteś wesoły? O! Nie! Dobra. Super. Myślałem, że tutaj się tego nie da. Kurczę, no myślałem, że po prostu, że mi auto, znaczy motocykl mi utknie po prostu i będę musiał się respić, a to kawałeczek drogi trzeba przejechać. A miejscóweczka moim zdaniem fajna, ma jest, że tak powiem, możliwość
dużo możliwości. Wyskoczyć poza za tym. Rentu, już próbowałeś tutaj, czy nie? Chyba jeszcze nie. Rentu, jedziesz? A to jest Joszelka, aha. To ja. Tu jest Ren, dobra, Ren, chodź zobacz. Jedziesz tędy i jest taki zielony płotek od Simeona. Zielony płotek od Simeona. Tak, no tu. To nie udało mi się. Ciach, przelatujesz cały ten, no prawie. A jak nie, to stawiasz i lecisz dalej. Rozumiem. To jest zaista ciekawa sztuczka. Idę tworzyć. Dobra, jest problem, bo widzę, co jest pod mapą. To jest pod mapą. trochę coś zepsułem. Jestem w gdzieś. W gdzieś, okej. Okay. Tak, jestem trochę w budynku, ale trochę... Też poza budynkiem, rozumiem. Też trochę poza budynkiem, no. O, Jerzaka, jesteś w miarę chyba blisko. Ha, nie! Naprawdę. Czy możesz Apeno to mi z Remi strzelić tam? To jest Ren. A Ren, dobra, okej, okay, no. Widzisz mnie, gdzie jestem? Widzę. dobra, to nie tak miało zadziałać. I lecę w takim razie teraz na Turbo Exa maksymalnej prędkości. Zobaczymy, czy uda mi się to przeskoczyć. Jak będę mniej stawiał motocykl, to powinienem polecieć dalej. Świetnie, normalnie musiałem zahaczyć dwie latarnie musiałem? Poważnie? To jest niemożliwe po prostu. To jest po prostu szczęście początkującego. To jest tak. Szczęście, ale on nie jest początkujący. Początkujący to możemy być my. Jest. Stunt. Jest. No. Jemu się stunty śnią mu się po nocy. Kurczę, dobra. Ajajajajajajaj. Się muszę tu wrócić, w jakim razie. Nie umiem tej miejscówki, ona jest głupia. Ona jest głupia. Nie, dobra. To mnie nie pykło. Dobra, to mówi się, zmieniam miejscówkę teraz. A ja myślę, że spróbuję ostatni raz, żeby być best. Dobra. Czekaj, teraz spróbuję ostatni raz w takim razie, tylko z mniejszą prędkością. Tu się nie da. Nie! Aha. Głupie jest to. Wleciałem na dół. Do tej dziury. Głupie jest to, że on mi w locie skręca. W sensie, leci na portal, potem się zaraz... Odwraca. Ej, dobra, słuchajcie, zobacz, co tu w ogóle widzisz. Widzisz? To jest taki specjalny płot. Ja znowu i to jest tył tego płota. Więc prawdopodobnie waląc ten płot, powinno nam się coś udać zrobić. Już to robiliśmy kiedyś. Zbijemy czwartą ścianę. Idziemy niczym dead. Tylko trzeba tak bardziej od lewej chyba pojechać do prawej, bo on jest tak lekko pod kątem, mam wrażenie. Coś tu było. A, kurczę, podbiło mnie. Podbiło mnie na tym, kurczę. No, dalej mi to nie wychodzi. Ej, ty panie. Dobra, jeszcze raz. Dziękujemy. I dalej nie wychodzi w tym razem parkingu obok. O, jest! Zapraszam, patrz na to, patrz na to, pięknie! Ale u was już byłam. Nie byłam. To nie było. Dobra. Nie, przypadkiem potrąciłem grubcia. Tylko trzeba uważać, słuchaj, na tego, jak to się nazywa. Nie mnie. Na krawężniki, bo one podbijają. Tylko zareagował. No nie! Dobra. Joszaka, mam fajną miejscówkę znowu. Dobrze, już tam jadę. Dobra, uwaga. To bardziej pod kątem. Patrz. No nie! No. Niefortunny moment, kiedy każesz mi patrzeć. No. I nie patrzyłeś i nie udało mi się, nie? Znaczy ja patrzyłem i ci się nie udało, także... Stary, nie trafiłem, oła! O. Dobra, tutaj widzisz, chyba jednak tutaj jest to trudniejsze troszeczkę, bo trzeba pod kątem skręcić odpowiednio. Ja nie mogę, no. Ale coś czujesz, chyba, że za chwilę jeszcze faktycznie zmienimy, jeszcze jakąś inną miejscówkę znajdziemy. O, super, skoczyłem na tak, chociaż w ogóle tego nie problem. O. Dobra, nie, zdecydowanie coś innego poszukam teraz. A czekaj, a ten płot tutaj? No bo ja skoczyłem i udało mi się. Ej, a tu? Patrz, tu jeszcze jest płot. Czekaj. Ten płot to tak różnie działa, mam wrażenie. Czasami zatrzymuje. Dobra, ja cisnę na kolejny płocior. Ej, to był początek marszu weselnego. Proszę bardzo. I ten płot tutaj, znaczy nie tyle płot wybija, co wybiła mnie... krawężnik mi wybiła. Wybiła mnie krawężnik. Wybiła mnie krawężnik, no. Dobra, nie bawię się z tym płotem, już go nie lubię. Tak, Joszelka, tylko ogólnie tak, jak widać, czasami to niekoniecznie działa. Mhm. Dobra, wezmę sobie stąd.
Nie no, ten płot nie, jest nie ten, nie ten, ten, ten nie, po lewej, nie. Ten po lewej ręce, zobacz. Tu, ten, tu, tu. Ej, no teraz nie działa, to wszystko wina Rena. Jak się, jak Ren tutaj przyjeżdża, to od razu jest problem. Ty łobuzie jeden. Dobra, ja chcę, nie będę z tobą nagrywać, dobra, no ogólnie, ogólnie chyba czaty standardowe bardziej takie miejscowe, o, znaczy w sensie... To mi wyszło. Wow. O, dobra. Otworzę drzwi. Co jest? O. O. Hej, panie Pawle, kurczę, jak się rozpędzić z autostrady i uderzyć w ten płotek od tamtej strony autostrady, albo... Patrzcie, chodźcie do mnie, tu jest fajny płotek. Ja trochę się musiałam zrespić. No ja właśnie już złapałem jeden płotek. Czekaj, tylko patrzę. A ten płotek nigdy nie sprawdzałem. O kurcze! Dobra, to ten pogrzebowy no, płotek jest dobry nawet. Idę spróbować ten płotek. O, nie, dobra. Królik się trochę załatwił. Znaczy mnie wybiło, nie? Ale podejrzewam, że teraz jak Ren tam przyjedzie... Królik się załatwił. To będzie problem. Będzie problem, czy się nic nie uda. No, że nie, nic się nie no będzie... i znowu zablokowałem sobie koło w tym. Zablokował miejscówkę całą pewnie. A jak wezmę Aptomizer? Aptomizer? Czekaj, dobra, ja to sprawdzam jeszcze raz. Aptomizer. I tu ogólnie są miejscówki w dwie strony, ale to na razie zaczniemy... Na razie zaczniemy może tutaj tędy. Pokaż, gdzie? I tutaj taki płocior jest. Wyminęła mnie, nie chciała zobaczyć moje miejscówki. I sobie można fajnie lecieć. Żałuj, bo jest najlepsze. Dobra. Ej, ale ten płocior fajnie wybija nawet. Niezbyt. Co, niezbyt? Niezbyt wybija? Niezbyt. No dobra, a ten tutaj, popatrz, o, taki ten żywopłotor. Żywopłotor taki. Nie wiem, bo nie testowałem go. Nie pamiętam, i później w drugą stronę jechać właśnie na ten, na te, nie, krematoria? Sanatoria, czy co to jest? Zależy, kto tam co robi. Zależy, no, tylko trzeba bardziej ten, nie tak od prawej, tylko ten bardziej taki pochylony, nie? Znaczy w sensie pod kątem ten taki. Nie, to już no. To byłam! Ona tam już była, nie rozumiesz? To byłam! Już tu była? Byłam. Ona już tu była? Tak, już tu byłam, zrobiłam i mogłam się wydostać. No właśnie, to czego byłam. Nie rozumiesz, no? Czemu nie rozumiesz? Dobra, a czekaj, tutaj muszę walnąć pięknie jeszcze raz. A o billboarda potrafisz? A bokiem potrafisz? No. No, a tyłkiem potrafisz? Bokiem pojechałem. Bokiem. Czujesz temat? O, ktoś się potknął. Ej, czekaj, a tutaj? Dobra, bo spadłem. Bo spadłem. Lądowałem na billboarda. Dobra, dawaj, mi się dawaj. Wydaje, że powoli się czas antenowy nam kończy. Co ty mówisz? Nic się nie kończy. Kończy nam się. Nic się nie kończy, Joszelka. To jest wersją premium czasu antenowego. To jest specjalny wielkanocny odcinek. Półtorej godzinny przecież. Aha. Tak jest. Nie mówiłem jest wam. Forma podcastu. O, okay. I zobacz. Ej, ale naprawdę zobacz to, jak fajnie na tym płocie można ciachać się. Wreszcie tak pół ulicy jedziesz na tym kole uniesionym. I tu w drugą stronę pewnie tak samo. Nie podglądaj może. Od tego bucika, zobacz. Ja tam nie podglądam cię. Od bucika. Jak sobie z koła ulicy jeździsz, naprawdę. Cyk, tutaj na daszek tego, ja, pyk. No, no naprawdę, to... Oj, potknąłem się. No króliki nie... Co jest grane? Chciałem wsiąść na motocykl, a on mnie po prostu wziął i zniszczył. To tak kiedyś ja z Berbertem, znaczy... Skrzywdził mnie! Dobra, ogólnie jestem rozpędzony, więc od razu z tego skorzystam. O kurczę. Jesteś rozgrany? Nie. Dobra. O, dobra, niestety mnie nie pykło. Mam nadzieję, że teraz motocykl mnie nie skrzywdzi. Ła, ten razem nie wyszło. Ren? To Ren. Wróciłam farta zrobić. To Ren. Dobra, Jorze, jadę do Joszelki. Joszelka jakąś miejscówkę niby tam znalazła. Niby, no dzięki. Niby. Bo może fajne być... Coś. Nie! Niezbyt. Brawa, czemu mnie ten płot wystrzelił? To jest jakiś antykradzieżowy, taki... Antykradzieżowy, dokładnie. No. Antypłotowy płot. Jadę za Joszelką. Joszelka, gdzie ty tam ciśniesz? W drugą stronę. Dobra. Dzień dobry. No to cisnę za Joszelką. To chyba bardziej teraz do lewej. Ciśniesz za mną. Bardziej do lewej, dobra. Dawaj, dajcie rozpęd. Nie! Stary, nie! Nie! Wow!
Ło, chłopie! Żeś mi rozpędał, jeszcze lecę dalej! Jak poleciał. Ja nie mogę, chłopie. Zobacz, wylądowałem, no normalnie. Daję ci rozpęd, nie? A ja tak, gdzie, ale gdzie mam przywalić, nie? W którym miejscu? Dobra, teraz już przynajmniej wiem. Idealnie, kurde, idealnie. Dobra. Tam się zatrzyma, to nagle... Ja nad tym jeszcze billboardem mogę, przeleciałem, tam widzę sofa, może odpocznę, nie, nie. Tyle tej prędkości poszło, już była bliska światłu. No. Dobra, dawajcie, spróbujemy. To może ktoś się znowu załapie na jakiś ten, na jakąś dzidę. Dobra, no, ktoś tam boostuje się na mnie, czy coś? Chyba Joshella. O, Joshella, ja teraz na Joshella, może się uda, tak? Nie, nie uda się, czekaj, tu. Ach, nie! Mówi słupek. Nie! O! Jeden z drugim poleciał! No tak trochę nie pykło, nie? Nie, bo tam płot trochę jest, on się respi, ten płot. Coś mi odbiło. Ale to ja pilnuję, żeby się płot nie respił. A on się już zrespił, nie? Joshella, strażniczka płotu. Nie, to trzeba od lewej po prostu dojechać. A to czemu patrz od tędy, tu? Może właśnie też tak o tym teraz pomyślałem. Po co tam się bawić w skręcanie, skoro można tędy pojechać, o. Cyk. Dobra. Właśnie powiedziałam. Cisnę. Zaraz zobaczymy. Joshelka, widzisz, bo my tak zawsze dopieścimy dobrze ten pomysł. Słucham? Nie! No, podskoczy też. Tylko jeszcze spadłem. Ale ogólnie odbiłem się od tego, jak to się nazywa. No. Dokładnie. Niestety, no. Teraz wyszło. Wydaje mi się, że to jednak będzie ten moment na... Jaki moment? Tak, kontynuacja odcinka wielkanocnego. Ja bardzo dziękuję za to. Nie, żadnego dziękuję, nie ma jeszcze. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Czekaj, patrz, tu jeszcze jest płot. Patrz, jeszcze... Jestem confused. Dobra, i tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, papa. Na razie.